Kadencja Parlamentu Europejskiego, której wizytówką bez wątpienia będzie chaos związany z Brexitem, powoli dobiega końca. Przed nami za niespełna już trzy tygodnie, wybory do Parlamentu Europejskiego. O tym, jak będzie wyglądała nowa Unia, jak będzie wyglądała wspólnota, porozmawiamy dzisiaj w programie Rozmowa Niezależna z naszym gościem, byłym ministrem spraw zagranicznych, a także kandydatem do Parlamentu Europejskiego z Prawa i Sprawiedliwości, panem Witoldem Waszczykowskim. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Jan Przemyłski, zapraszam na program. Panie ministrze, z czym Pan jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości chce iść do Parlamentu Europejskiego? Gdzie Pan widzi największe obszary, które należałoby naprawiać w tej obecnej wspólnocie? Idę do Parlamentu przede wszystkim z dużym doświadczeniem międzynarodowym. Mam za sobą wiele, wiele lat pracy zawodowo jako dyplomata, jako urzędnik również instytucji centralnych. Przecież pracowałem również z profesorem świętej pamięci Lechem Kaczyńskim. Funkcjonowałem też za granicą jako dyplomata, zarówno w Brukseli, jak i w Iranie. No jest to doświadczenie. Po drugie, wiarygodność. Będąc dyplomatą, udało mi się zrealizować zadania, które były stawiane przed nami. No, w ostatnim czasie jako minister spraw zagranicznych miałem ważne zadanie, aby podnieść bezpieczeństwo Polski. Udało nam się przekonać Amerykanów do powrotu do koncepcji budowy tarczy antyrakietowej, więc stałej bazy na terenie Polski. Udało nam się przekonać Amerykanów, aby jednak wzmocnili swoją obecność na terenie Polski do dużej, potężnej brygady. No i udało nam się przekonać NATO również, aby na terenie flanki wschodniej, w tym Polski, stacjonował oddział natowski, grupa batalionowa. Udało mi się przekonać prawie cały świat również, żeby zagłosował na członka, niestałego członka Rady Bezpieczeństwa w ONZ-cie. Więc to jest też wiarygodność i skuteczność. Natomiast kwestia trzecia to jest też program, pewna wizja, jaką mamy, nie tylko ja, ale całe nasze środowisko Prawa i Sprawiedliwości, na funkcjonowanie Europy. Chcielibyśmy, aby to była wspólnota ojczyzn. Żeby to była wspólnota ojczyzn, żeby to była Europa naszych ojców też. Tak jak ją wymyślono przez Schumana i innych, wspólny rynek, a więc Unia Europejska zajmująca się jednak przede wszystkim poziomem życia obywateli Unii Europejskiej, aby to państwa europejskie czerpały korzyści z tej integracji, a nie były podporządkowane jakimś instytucjom europejskim, które są najczęściej niewybierane w sposób demokratyczny i uzurpują sobie prawa, żeby zarządzać czasem Europą, a nawet nadzorować poszczególne państwa europejskie. A więc najważniejszy jest wspólny rynek, przestrzeganie czterech swobód traktatowych, swoboda przepływu ludności, towarów, usług, kapitału, a nie dzielenie Europy, nie tworzenie protekcjonizmów, nie wykluczanie nas z Europy. To jest w tej chwili jest paradoks, iż w Unii Europejskiej w tej chwili to, co się nazywa nowe państwa, te, które weszły po 2004 roku, stoją na straży, często są strażnikami wartości europejskich, tych tradycyjnych, które były u genezy. Natomiast z Europy Zachodniej wychodzą hasła o podziale, o Europie wielu prędkości, o tworzeniu jakiegoś twardego jądra. Dwóch budżetów, nowych instytucji, które byłyby tylko dla tych państw, które przyjęły euro. Więc jest co robić, jest co i jak leczyć Unię Europejską, aby ona służyła wszystkim, żeby była to demokratyczna instytucja dla wszystkich. A czy uważa pan, że że tak powiem, niesmak tą obecną Unią w obywatelach Unii Europejskiej już jest tak, doszedł do takiego poziomu, że jednak ten nowy Parlament Europejski będzie znacznie się różnił od tego poprzedniego, że przejdziemy, może trochę skręcimy w prawą stronę, jeżeli chodzi o ideologię, a nie tak jak jest teraz, że chyba rządzą głównie środowiska lewicowe, prawda? Rzeczywiście, szczególnie w ostatniej kadencji mamy dominację środowisk lewicowo-liberalnych. Ten dyskurs lewicowo-liberalny jest skrajnie niedemokratyczny, dlatego że on chce w ogóle wykluczyć z dyskursu funkcjonowania partie tradycyjne, myślące w sposób tradycyjny. A jednocześnie ci ludzie mają na usta pełne frazesów właśnie dotyczących tolerancji. Mamy do czynienia z taką orwellowską nowomową, prawda, czy europejską nowomową, gdzie używa się hasł powszechnie znanych, politycznie poprawnych,
a tak naprawdę wykluczających. Wykluczających środowiska, które myślą w sposób tradycyjny, które przykładają wagę do tradycyjnych wartości, takich jak właśnie rodzina, ojczyzna, patriotyzm, religia, prawo, które przecież jest od 2000 lat tworzone jeszcze od starożytnego Rzymu. Więc to też jest zadanie dla nowych europosłów, aby przywrócić wagę tych tradycyjnych wartości. Nie jestem aż takim optymistą, że dojdzie do takiej istotnej zmiany w Europarlamencie, ale na pewno w tym kierunku parlament będzie szedł. I zmiany w postawach w społeczeństwach, również i w zachodniej Europie. Dlatego, że widać na przykładzie chociażby całego problemu emigrantów i uchodźców. To naszym językiem, językiem polskim, językiem Węgier, od kilku lat jednak Europa zaczyna rozmawiać. Widać, że te decyzje 2015 roku były przyjęte pod wpływem pewnej ideologii, polityki i one nie korespondują, nie odpowiadają na potrzeby społeczeństw europejskich, a więc myśmy mieli rację. Podobnie to wygląda w innych sytuacjach, gdzie w innych kwestiach, również gospodarczych, ekonomicznych. Europa się kurczy zamiast rozwijać, zamiast rozszerzać. Przed laty mówiliśmy o przyjęciu państw bałkańskich, o przyjęciu ewentualnie Ukrainy czy Gruzji. Dzisiaj tracimy drugą gospodarkę Europy, czyli Wielką Brytanię. Mamy więc chaos. Europa nie rozwiązała żadnego problemu, który jest wokół niej, a te problemy się mnożą. Przypomnę o konflikcie rosyjsko-ukraińskim, o splocie konfliktów na Bliskim Wschodzie, o północnej Afryce i tak dalej, o problemach Afryki dalej, subsaharyjskiej. Europy nie widać tam w tych konfliktach, nie widać rozwiązania. Wchodzą tam Rosjanie. Co więcej, Europa zaczęła kłócić się z Donaldem Trumpem. W wielu środowiskach Europy Zachodniej dominuje pogląd dla nas kuriozalny, że Donald Trump jest większym zagrożeniem niż Putin. Więc to są też sprawy, które trzeba będzie prostować, tłumaczyć, pisać, wyjaśniać, mówić w Europarlamencie, jak jest naprawdę i odejść od tej ideologii, która tam dominuje. Panie ministrze, chciałem pana jeszcze spytać na koniec o liderów obecnej Europy. Chodzi mi tutaj m.in. o Donalda Tuska i Fransa Timmermansa. Ich kampania tego drugiego jest szczególnie widoczna. On się nawet nie kryje z tym, że przyjeżdża do Polski, organizuje różne spotkania, m.in. z Aleksandrem Kwaśniewskim, z innymi politykami lewicy. Natomiast Donald Tusk robi to chyba w bardziej taki subtelny sposób. Ostatnio mieliśmy przykład wykładu na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie wcześniej pojawił się skandaliczny atak pana Leszka Jerzewskiego na Kościół. Donald Tusk nie odciął się od tego. No nie jest to dla mnie zaskoczenie, bo ja przypomnę jednak, że Donald Tusk również otwarcie, podobnie jak Timmermans, włączał się w kampanię opozycji. No przypomnę chociażby grudzień 2016 roku i ten słynny Ciamajdan, gdzie opozycja chciała wywołać w Sejmie, gdzie był pucz, gdzie była okupacja. Wówczas do Wrocławia przyjechał. Donald Tusk też był wtedy w Polsce i próbował namawiać do eskalacji tego konfliktu. Więc on podobnie się zachowuje. To jest rzecz niebywała, skandaliczna, ponieważ urzędnicy centralnych instytucji europejskich powinni zachowywać się inaczej. Nie powinni włączać się, nie powinni ingerować w sferę polityczną poszczególnych państw. I właśnie tutaj chciałbym na chwilę się zatrzymać, dlatego że on sam powiedział podczas tego wykładu, że nie powinien ingerować. Czyli ci politycy mają tego świadomość, że łamią prawa unijne, prawda? No tak, a potem dorabia się ideologię, że w obronie Europy, w obronie wartości i tak dalej muszą to robić. No niestety robią to kłamliwie, dlatego że Franz Timmermans powołuje się na artykuł 2 traktatu lizbońskiego, gdzie rzeczywiście są wymienione wartości. Tylko problem polega na tym, że te wartości, jak na przykład praworządność, nigdzie nie jest zdefiniowane, dlatego że one są pozostawione do gestii państw, w gestii państw członkowskich, aby rozwiązywać te kwestie. Nie ma nigdzie w Unii Europejskiej modelu praworządności, jak ma wyglądać formalnie praworządne państwo. Nie ma w żadnym prawnie wiążącym dokumencie, w żadnym traktacie, dlatego że to jest, jak powiedziałem, prerogatywa państw członkowskich, więc nie ma podstaw prawnych do tego, aby urzędnicy instytucji europejskich
rozliczali nas ze sposobów prowadzenia naszych reform, które są wewnętrznymi reformami. Mhm. To jeszcze jedno zdanie na sam koniec. Gdzie pan widzi Donalda Tuska po i tych wyborach 26 maja i po wyborach w październiku czy w listopadzie, po wyborach parlamentarnych? To nie jest moje zadanie, aby organizować życie oczywiście Donaldowi Tuskowi. To jest problem wewnętrzny Platformy Obywatelskiej. Co zrobić z osobą, która została wywyższona na tak duże stanowisko, moim zdaniem w sposób absolutnie niezasłużony. Jest dla mnie niebywałe, żeby uciec z pozycji premiera dużego państwa europejskiego na stanowisko międzynarodowe. Ja też miałem możliwość zrezygnować z stanowiska ministra spraw zagranicznych i odejść do Europarlamentu w 2016 roku. Wydawało mi się to absolutnie niebywałe, bo największym zaszczytem dla polskiego urzędnika jest pracować na polskim stanowisku, takim jak minister konstytucyjny, bądź tym bardziej premier. Więc ja nie widzę możliwości, aby on zdobył jakąś powszechną akceptację w Polsce. Być może będzie kontynuował jakąś karierę w jakichś instytucjach sportowych na przykład w Europie i tam będzie mógł sobie poharatać w gałę już bez ograniczenia. Bardzo panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Ja tylko przypomnę, dziękuję, że naszym gościem był pan Witold Waszczykowski. Państwa zapraszam na kolejny odcinek naszego programu.